Drodzy bracia i siostry, w tej ostatniej nauce rekolekcyjnej chciałem wam przekazać to, co stanowi centrum, największy skarb chrześcijaństwa, to, co też nazywa się kerygmatem. Kerygmat, czy kerygmat, to słowo greckie, które oznaczało kiedyś w starożytności ogłoszenie czegoś. Chrześcijanie użyli go, żeby powiedzieć, że właśnie o ogłoszenie tego chodzi, o to, co centralne, co najważniejsze, co stanowi fundament, centrum, największy nasz skarb i o czym nie powinniśmy nigdy nie tylko zapominać, ale też powinniśmy to sobie ciągle przypominać i głosić innym. I to jest to, do czego wprowadza nas też dzisiejsza modlitwa mszalna, która brzmiała, jak słyszeliście: Boże, Ty chciałeś, aby Twój Syn przez śmierć na drzewie krzyża uwolnił nas spod władzy szatana. Wczoraj, w ten dzień pokuty i spowiedzi, mówiłem o tym, że rzeczywiście człowiek jest pod władzą szatana, że szatan straszy nas i lękiem próbuje sterować, czy steruje naszym życiem. Co więcej, steruje tym światem poprzez lęk przed śmiercią, poprzez lęk przed bezsensem. Nie są to tylko moje słowa. To doświadczenie mieli wszyscy święci, że tak się dzieje. To jest też doświadczenie tego, który jest patronem waszej parafii, świętego Pawła, który w liście do Rzymian pisze coś, co być może jest dla nas trudne do zrozumienia, ale jest prawdziwe o nim i o każdym z nas. Pisze święty Paweł: nie rozumiem tego, co czynię, bo nie czynię to, co chcę, ale to, czego nienawidzę, to właśnie czynię. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, o czym sam przyznaję prawu, że jest dobre, a zatem nie ja to już czynię, ale mieszkający we mnie grzech. Jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro, bo łatwo mi przychodzi chcieć tego, co dobre, ale wykonać nie. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka. A zatem stwierdzam w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło. Albowiem wewnętrzny człowiek we mnie ma upodobanie zgodnie z prawem Bożym. W członkach zaś moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu i podbija mnie w niewolę pod prawo grzechu mieszkającego w moich członkach. Nieszczęsny ja człowiek, któż mnie wyzwoli z ciała, co wiedzie ku tej śmierci. Święty Paweł mówi w słowach, których używano wtedy i które być może dla nas nie są do końca zrozumiałe, ale to jest dla nas jasne, bo i to jest nasze doświadczenie, że czujemy, nosimy w sobie głęboko to wewnętrzne prawo, o którym też mówiłem, to prawo, które jest zawarte w najważniejszym przykazaniu: kochać Boga i bliźniego. To prawo, które nam mówi, że szczęście ludzkie na tym polega, żeby być kochanym i kochać. I sami widzimy, jak to wygląda w naszym życiu, jak to się realizuje. Święty Paweł też tego pragnął. Pragnął realizować prawo Boże. Co więcej, przestrzegał go co do joty. Chciał kochać Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, ze wszystkich swoich sił i bliźniego swego jak siebie samego.
a wiemy, kim się stał. Jak ta niewola, można by powiedzieć, której doświadczył sam w swoim życiu, jak ona doprowadziła go do tego, że stał się prześladowcą Jezusa Chrystusa, stał się prześladowcą chrześcijan, że zabijał ich, że sprowadzał ich, aresztował i sprowadzał ich do tego, aby zostali zabici. I sam nie rozumiał, jak mówi w tym tekście, dlaczego się tak działo. Pan Bóg dopuścił to niesamowicie mocne doświadczenie w jego życiu, ale po to, abyśmy i my zobaczyli, bracia i siostry, że to samo dzieje się w naszym życiu. Może nie jest tak, że posuwamy się aż tak daleko jak święty Paweł, że jesteśmy winni czyjejś śmierci, choć może być i tak, ale zabijamy innych swoim językiem, swoim zachowaniem, odrzucamy ich, poniżamy ich, odbieramy im to, czego pragną i czego potrzebują do swojego szczęścia. Jednocześnie przecież chcemy być dobrymi ludźmi. I to jest ta sytuacja, święty Paweł mówi, że czyni to grzech, który we mnie mieszka. Co to znaczy? Wczoraj mówiłem o tym grzechu. To jest właśnie ta sytuacja, że szatan szantażuje nas, że nie pozwala nam iść dalej, niż byśmy chcieli, niż byśmy pragnęli, niż mówi nam i prawo Boże, i nasze serce. Bo jesteśmy słabi. Ta ludzka słabość, ona jest określana przez świętego Pawła jako ciało. Kiedy święty Paweł mówi tu o ciele, któż mnie wyzwoli z ciała, co wiedzie ku tej śmierci, nie myśli o naszym ciele fizycznym. On myśli o czymś innym, bo w Biblii ciało oznacza, owszem, ciało fizyczne, ale też oznacza właśnie tę słabość człowieka, przemijalność, to, co się wiąże z lękiem przed śmiercią, z lękiem przed bezsensem. I to blokuje człowieka, tego używa zły duch, aby nas zatrzymać. Kto mnie wyzwoli z tej słabości? Kto mnie wyzwoli z tej pułapki, w którą zagnał mnie zły duch? I apostoł daje odpowiedź. Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Gdybyśmy wzięli inną wersję oryginału greckiego, bo tam wystarczy zmienić tylko dwa słówka. Zresztą ojcowie Kościoła je zmieniali. Ten tekst brzmiałby: łaska Boga przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. To Pan Jezus nas wyzwala. Tak jak słyszeliśmy w tej modlitwie mszalnej, że Bóg Ojciec chce, aby Syn Jego przez śmierć na drzewie krzyża uwolnił nas spod władzy szatana. Nie tylko przez śmierć na drzewie krzyża, bo Jezus Chrystus zbawia nas, wyrywa nas spod władzy szatana nie tylko przez swój krzyż, przez całe swoje życie. I święty Paweł to pokazuje bardzo wyraźnie. Oczywiście to życie Jezusa, to zbawienie osiąga swoją kulminację właśnie, kiedy umiera na krzyżu. Ale znamy od świętego Pawła, tego waszego patrona, wspaniały hymn, który słyszeliśmy zresztą niedawno, w Niedzielę Palmową. Ten hymn brzmi: Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem. Gdyby to tłumaczyć dosłownie, nie traktował jako łup, jako zdobycz swojej równości z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie. Stawszy się podobnym ludziom, przyjąwszy postać człowieka, przyjął postać sługi, we wszystkim uznany za człowieka. Stał się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci na krzyżu. Najgorszej śmierci. Jezus Chrystus, przychodząc na ten świat, wybrał drogę schodzenia w dół. My wszyscy chcemy robić kariery, my wszyscy chcemy być kimś, a On był kimś, był najwyższym, był równy Bogu. Ale wybrał drogę nie tylko człowieka, ale kiedy już się narodził, sami wiemy, jak się narodził Jezus Chrystus, że się narodził w stajni.
Nikt z nas nie narodził się, nie urodził się w stajni. A potem całe jego życie było życiem w biedzie, jak mówię, schodzenia w dół. Można by powiedzieć, od jednej rzeczy do drugiej, coraz niżej, aż do tego odrzucenia przez ludzi i do tej śmierci, najgorszej ze wszystkich śmierci. Pan Jezus wybrał najgorszy rodzaj śmierci dla siebie, jaki można było wybrać i wymyślić w ludzkiej złości. I to przyjął na siebie. Można by powiedzieć, patrząc tą ludzką logiką, tą, którą my mamy, że przechodził od jednego absurdu do drugiego, coraz bardziej pogrążał się w to, co nazywamy śmiercią. I to już można powiedzieć od poczęcia, bo kiedy się poczuł, już wtedy groziła mu śmierć, ponieważ kobiety oskarżone o cudzołóstwo wtedy kamienowano. A Maryja przecież poczuła w sposób dziewiczy i bez trudu, gdyby nie interwencja Pana Boga, można było ją oskarżyć o cudzołóstwo i skazać na ukamienowanie. A potem te wszystkie wydarzenia, narodzenie w stajni, ucieczka do Egiptu, jest rzeczą ważną, bracia i siostry, abyśmy, kiedy rozważamy Różaniec Święty, czy kiedy modlimy się, kontemplujemy, medytujemy nad życiem Pana Jezusa i Najświętszej Marii Panny, widzieli tę drogę, którą Pan Jezus wziął na siebie dla nas, aby pokazać nam, że to, jak Go Ojciec prowadził, ta droga, którą On szedł, że to jest droga miłości Pana Boga, że Bóg cały czas Mu towarzyszył, tak jak to słyszymy i w dzisiejszym czytaniu. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem, ani się nie cofnąłem. A więc słuchałem tego, jak Ojciec mnie prowadzi. I poddałem grzbiet mój bijącym, policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi. Dlatego mogę przez to wszystko przechodzić. Dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Blisko jest ten, który mnie uniewinni. To jest ta droga, którą Pan przechodził i chce przechodzić z nami, aby nas przeprowadzać, abyśmy się nie bali tych wszystkich sytuacji, które wyglądają na sytuacje bez wyjścia w naszym życiu, które są sytuacjami śmierci, bo On to pierwszy przeszedł. I pokazał, że to jest droga zwycięstwa, że ten szantaż złego ducha, nie rób tego, nie kochaj tak, nie posuwaj się tak daleko, nie rezygnuj z siebie, walcz o siebie, walcz o swoje, że ten szantaż złego ducha, ta jego władza, która wynika właśnie z tego lęku, który w nas budzi, że ta władza nie jest żadną władzą, że szatan w gruncie rzeczy jest bezsilny, jeśli człowiek ufa Panu Bogu, że ta droga, którą on przeszedł, jest drogą zwycięstwa, dlatego ten hymn kończy się słowami, dlatego Bóg go wywyższył ponad wszystko i uczynił go Panem, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano, istot ziemskich i podziemnych, i aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem, że Jezus Chrystus jest Panem mojego życia, każdej sytuacji, w jakiejkolwiek bym się nie znajdował, a każdy z nas, jak to już podkreślałem w tych rekolekcjach, przejdzie przez, czy przechodzi przez doświadczenie krzyża. Tak Pan Bóg nas prowadzi, aby krzyż Jezusa złączony z naszym krzyżem stał się narzędziem zbawienia, abyśmy okazali się zwycięzcami, aby miłość Boga objawiła się przez nas. Nie tylko miłość Boga, ale także moc Pana Boga. I na koniec tej nauki krótszej niż zwykle chcę wam przeczytać jeszcze inny fragment z listu świętego Pawła. Jeden z najpiękniejszych fragmentów, jakie mamy w Biblii, który też zapewne znacie, ale warto go tu powtórzyć. Święty Paweł pisze, cóż na to powiemy, jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? To jest bardzo piękne
zdanie, jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam. Nie wiem, czy wiecie, gdzie ono znajduje się w pobliskim Krakowie. To zdanie kazali wypisać nasi królowie na Wawelu, kiedy król wjeżdżał na dziedziniec wawelski, to miał nad sobą, nad bramą napisane właśnie te słowa, które są do dziś tam. Si Deus nobis cum, quis contra nos. Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim nam i wszystkiego nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czy Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami? Bracia i siostry, ta ufność, którą ma święty Paweł i którą będą powtarzać chrześcijanie przez całe wieki, ona jest niesamowicie ważna, że mamy orędownika w niebie, u Ojca. Owszem, mamy świętych, ale mamy przede wszystkim Jezusa Chrystusa i ojcowie Kościoła będą mówić, że kiedy Ty grzeszysz, upadasz i kiedy Ci się należy słuszna kara ze strony Pana Boga, Pan Jezus mówi do Ojca w swojej miłości: Ojcze, popatrz na moje ręce, na moje rany. Ja za Niego, za nią umarłem. To Boże miłosierdzie, które się na nas wylewa nawet wtedy, kiedy doświadczamy tych naszych słabości, nawet jeśli choć Pan nas uwolnił przez chrzest i uwalnia nas przez sakramenty z niewoli szatana, nawet jeśli w swojej słabości czy bezmyślności, a czasami w głupocie wchodzimy w te pułapki od nowa, Pan przychodzi, aby nas uwalniać. Po to zostawił nam Kościół, po to zostawił nam sakramenty, zwłaszcza sakrament pokuty. Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak to jest napisane? Z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź. Święty Paweł cytuje ten psalm, bo on sam i pierwsi chrześcijanie, tak jak i bardzo wielu braci naszych, chrześcijan, żyje w prześladowaniach, doświadczają prześladowań, doświadczają śmierci. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, my sobie żyjemy tu w Polsce trochę jak u Pana Boga za piecem. Owszem, doświadczamy jakichś trudności, prześladowań, ale 500 milionów chrześcijan codziennie doświadcza prześladowań, włącznie z tymi prześladowaniami, którym jest oddawanie życia za Chrystusa, za wiarę. Codziennie się to dzieje w wielu krajach świata. Także i to słowo dziś jest prawdziwe. Może nie tyle w stosunku do nas, ale w stosunku do bardzo wielu naszych braci chrześcijan. I dodaje święty Paweł, ale w tym wszystkim odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. Jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Bracia i siostry, gdzie indziej apostoł powie, abyśmy z bojaźnią i drżeniem sprawowali nasze zbawienie. Dlaczego z bojaźnią i drżeniem? Żeby nam to słowo, ta prawda, ten dar Pana Boga nie został odebrany. Żeby nas znowu w naszym życiu szatan nie oszukał, nie wprowadził w swoje pułapki. Dlatego jest rzeczą tak ważną, aby to sobie ciągle przypominać, trwać przy tym, umacniać się, jak zresztą to robicie. I to jest rzecz bardzo piękna, uczestniczyć w Eucharystii, słuchać Słowa Bożego, bo my sami, jeśli pozostaniemy sami o własnych siłach, nawet z naszą dobrą wolą, najlepszą wolą, to bez Jezusa Chrystusa nie poradzimy sobie. Szatan nas zwiedzie, wprowadzi nas w rozpacz, wprowadzi nas w zwątpienie, już tu na ziemi, w piekło. Dlatego to wezwanie, trwać przy Jezusie Chrystusie, abyśmy zawsze pamiętali,
te słowa Pana Jezusa: beze mnie nic uczynić nie możecie. Bądźcie zawsze przy mnie, przylgnijcie do mnie, czerpcie ze mnie, bądźcie we mnie zastrzepieni. Ja jestem winnym krzewem, wy latoroślami. Kto trwa w winnym krzewie, ten przynosi owoc obfity. Te słowa, które też święty Paweł będzie sobie powtarzał, które kieruje i dziś do nas przez moje nieudolne przepowiadanie. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Nasze życie chrześcijańskie, ono się jest rozpięte pomiędzy tymi dwoma, że tak powiem, skrajnościami. Beze mnie nic uczynić nie możecie. I tym drugim, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. I tego wam życzę, abyście, zwłaszcza w te dni, które nadchodzą, jutro Wielki Czwartek, Wielki Piątek, potem świętowanie Zmartwychwstania, Wielka Sobota, Wigilia Paschalna, abyście czerpali z Jezusa Chrystusa, aby ta moc w was mieszkała i ciągle się odnawiała, abyście nigdy w Jego miłość nie zwątpili, zawsze przy niej trwali, tak jak to jest w jednym z hymnów. O jedną rzecz Cię proszę, o jedną rzecz Cię błagam, nie daj mi wątpić o Twojej miłości. Nigdy nie wątpić o Twojej miłości. Zwłaszcza wtedy, kiedy przyjdą doświadczenia krzyża. Zwłaszcza wtedy, kiedy przyjdą doświadczenia niemocy. Bądź Ty, Panie, moją mocą w mojej niemocy. Amen.